Witam Was bardzo serdecznie 1 września w nowym roku szkolnym. A fragmenty biblijne na dziś z psalmu 69:14. Modlę się do Ciebie, Panie, czasu łaski. Boże, wysłuchaj mnie wielkiej dobroci swojej, w prawdzie zbawienia Twego. I w Ewangelii Jana 16:23 Jezus mówi: o cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, dawam. Ksiądz Joshua Stegman napisał: pozostań przy nas, Panie, błogosławieństwo zlej i pomnóż w nas nieustanne owoce łaski swej. Rozpoczyna się nowy rok szkolny. Niesie za sobą wiele niewiadomych. Nie wiemy, jak będzie, jak będziemy się uczyć. Ale myślę, że jest to czas ważny dla nas wszystkich, bo każdy z nas w swoim życiu przechodzi wiele doświadczeń i te doświadczenia pozwalają nam przechodzić z klasy do klasy, ale w Bożej szkole, w szkole życia. Każdy z nas ma różne zadania, ma różne doświadczenia, które nas budują i mam nadzieję zbliżają nas do Pana Boga. Co jeszcze nas zbliża? Rozmowa. Rozmowa, którą jest modlitwa. Pan Bóg nas wysłuchuje. Nawet jeżeli nam się wydaje, że nas nie słucha, to On słucha. Ale Pan Bóg dobrze wie, co dla nas jest najlepsze. I nie zawsze jest to, co my byśmy chcieli. Czasem musimy także poczekać na wysłuchanie naszych modlitw. Ale pamiętajmy o tym, że cokolwiek się dzieje, jakiekolwiek doświadczenie, jakakolwiek nauka płynie z tego doświadczenia, to możemy wołać do Pana Boga. Kiedy byłam małą dziewczynką, za każdym razem, kiedy się bałam, czy przed sprawdzianem, czy przed różnymi egzaminami, zawsze przychodziła mi do głowy piosenka, której nauczył mnie mój przyjaciel. Ty nie bój się, Jezus jest blisko i w ciemną noc. On Cię ochroni, poproś Go dziś. I o tym właśnie mówią nasze dzisiejsze wersety. Wiele doświadczeń przed nami, wiele różnych trosk, ale wiele też radości. Dlatego czy smutek, czy radość, wołajmy do naszego Pana, dzielmy się z Nim wszystkim, co nas spotyka, bo On jest naszym przyjacielem i chce, abyśmy z Nim rozmawiali. On przy nas jest, jak mówi pieśń. Pozostań przy nas, Panie, błogosławieństwo zlej. On nam błogosławi, mimo że czasem tego nie dostrzegamy. Życzę Wam błogosławionego roku szkolnego, błogosławionego dnia. Zostańcie z Panem Bogiem. Módlmy się. Wszechmogący Panie, tak prosimy Ciebie o mądrość. Prosimy Ciebie o skupienie i o umiejętność uczenia się i w szkole życia, w szkole też na każdej naszej drodze. Błogosław nas, Panie, ochraniaj i zlej swoją łaskę na nas. Daj, abyśmy także my mogli w tym świecie nieść Twój pokój, miłość i Twoje błogosławieństwo wszystkim, których spotykamy. Amen. Wszystkiego dobrego, zostańcie z Bogiem.